Dzień dobry, hej, witajcie kochani w kolejnym vlogu. Witam się z wami szybciutko, żeby po prostu rozpocząć tego vloga. Słuchajcie, za chwilę wychodzimy. Ja czuję, że słuchajcie, już mi się tak chce śmiać, że nas tak rozkłada wszystkich po kolei. Jeden, drugi. Ale słuchajcie, dzisiaj też tak mnie boli gardło. Mam, Krzysiek mi wczoraj kupił takie specyfiki bez cukru, bo jak wiecie, ja na diecie ani tłuszczu, ani cukru, więc mam coś od gardełka, mam też jakby takie saszetki do picia, jakby mnie po prostu rozłożyło, ale słuchajcie, musimy wyjść z domu dzisiaj, niestety ja też muszę wyjść, bo musimy załatwić jedną sprawę. I tak, pogoda była nawet, ale jakieś 5 minut temu rozpadało się, zrobiło się ciemno, słuchajcie, i jest wichura. No ale niestety, trzeba wyjść, także jedziemy, załatwimy kilka spraw. Dzisiaj będziemy robić z Krzyśkiem fajną dla rodzinki zupę taką z Thermomixa, nigdy nie robiliśmy, z kurczakiem. Moja w ogóle popisowa zupa, którą ja często robię, to jest z kurczakiem i z kukurydzą, natomiast chcemy dać szansę Thermomixowi i będziemy robić dzisiaj zupę, gdzie tak patrzę, bo tak wieje, będziemy dzisiaj robić zupę właśnie kurczakową z Thermomixa. Wejdziemy na sekundkę do Biedronki, byliśmy ostatnio w Dino, widzieliście, więc zakupy mamy. Natomiast musimy po prostu dokupić ten chleb, który Leoś lubi, pomidory jeszcze malinowe, bo dobre są w Biedronce. Także szybkie załatwienie sprawy, szybka Biedronka dosłownie na jednej nodze i wracamy do domu. I słuchajcie, no tak jak mówię, pogoda nie rozpieszcza, więc trzeba się ubrać ciepło, niestety. Choć Krzysiek mówi, że mają wrócić już, mają przyjść ciepłe dni, to dobrze. Mam nadzieję, że święta wielkanocne też będą, słuchajcie, ciepłe po prostu, bo jak wiecie, wybieramy się nad morze, no i liczę na to, że jednak ta pogoda będzie, żeby móc sobie pospacerować i fajnie spędzić czas na zewnątrz. Dobra, jestem już gotowa. Nie wiem, słuchajcie, czemu ona wisi na wieszaku, a tak mi się ostatnio gniecie ta skórzana koszula z Zary, także ja dzisiaj... Tak, słuchajcie, ale na sportowo, na szybko. No i ostatnio moja miłość, Corres, Black Sugar, karmel, wanila, ambra, róża, tonka. Także piękny, fajny zapach. Dobra, witam się z wami w kolejnym vlogu. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Zobaczcie, wróciliśmy do domu i powtórka z rozrywki. Śnieg z deszczem. Tydzień temu chyba było to samo. Tydzień temu, jak nagrywaliśmy, wydaje mi się, że było to samo. Zobaczcie, dobrze, że już jesteśmy w domku. Zaraz zabieramy się za zupę. Ja chyba sobie zrobię serek wiejski z owocami, bo jestem już bardzo głodna. No ale pogoda, masakra. Dlatego mówi się, Paula, że w marcu jak w garcu. No właśnie, no ja mówię, Krzyśka, kurczę, ta pogoda mogłaby być normalna. On mi wtedy wyjeżdża. A była kiedyś ty, słuchaj, była kiedyś... gdzie ty jesteś? Była kiedyś... Jakie podrapany jesteś, możesz się odsunąć, bo po prostu jesteś w kadrze. Kiedyś była taka piosenka, w marcu jak w garncu, bardzo wesoło, bo się pogoda obraca w koło. Nie pamiętam. No nie, ja znałam, ja znałam, ja śpiewałam. Nie znam. Słuchajcie, update kwiatowy. Pięknie, pięknie. Tak. I tam też pięknie. Przepięknie. Tak. I taka sobota. I taka sobota, mamy w planie dzisiaj na Netflixie. Nie kupiliśmy popcornu. No nic, zaraz poszukamy, na pewno gdzieś się znajdzie może. Tak, bo mamy w planie... Może. Czekajcie, bo mamy w planie... O, jeszcze Nelcia przyszła. Mamy w planie, co my mamy w planie? A na Netflixie z dzieciakami dzisiaj pooglądać film jakiś fajny. Zrobimy popcorn i będziemy oglądać. Tylko jeszcze musimy się zdecydować, bo pewnie będzie oczywiście jak zwykle bitwa. Kto chce jaki film, ale może dojdziemy do, na jakiś kompromis pójdziemy, nie? No właśnie. Leonel. Chyba trzeba, tak? Tak, i jakiś wspólny film wybierzemy i razem pooglądamy. Dokładnie, a ja jeszcze w międzyczasie zaraz poszukam olejku. Do naszego kominka. Dobra, rozpakowałem. Proszę. Lale. Dziękuję, lale dla Neli. Dobra, i tutaj jeszcze w międzyczasie w naszej szufladzie szukam jakiegoś fajnego zapachu na ten na te sobotnie popołudnie do naszego kominka. I tak. Pierwszy lepszy wyjmuje mi się. O, to jest mój ulubiony. To jest mój ulubiony. Też. Słuchajcie, Distress znajdziecie Distress w Rossmanie. Od razu. Będzie lepiej, odpalamy, lejemy to do pełna. Tam jest jakaś niespodzianka, ja myślę. A wiem. No. Dobra. Także, dobra, Krzysiek wleje olejek. Do pełna dzisiaj. Do pełna, będzie piękny zapach. Ja już tutaj postawiłam statyw, bo zaraz wam chcę coś pokazać. Dobra, więc idziemy teraz do kominka. Ja wam pokażę trzy rzeczy z Biedronki.
po co ogólnie też weszłam do Biedry i statyw już stoi, bo będę wam pokazywać, mam hit z Pepco. Mam hit z Pepco. Zobaczcie, nie przegapcie. Pierwszy raz byłam w Pepco w przymierzalni i Krzysiek mówi, bierz. Więc tak. Mamy hit, zaraz wam wszystko pokażę. Dobra, to co, idziemy? Idziemy. Idziemy, idziemy do kuchni. Dobra, słuchajcie, po co poszłam do Biedronki? Po kawę. We wczorajszym vlogu, bo był jeden dzień bez vloga, mówiłam wam, że w Dino nie znalazłam Oro mielonej. Później poszliśmy do Biedronki, też nie było. I dzisiaj one były w Biedronce, ale schowane za tymi ziarnistymi. Także po to wbiegłam do Biedronki po prostu na chwilkę. Po Oro, po ryż basmati, bo zaraz robię dzieciom pomidorową też zupę, bo lubię, wiecie, będą próbować tą z kurczaka. Ale pomidorowa też u nas w domu musi być, więc jedno z ryżem, drugie z makaronem, masło, bo będzie nam potrzebne do zupki, pomidory, pomidory w drogę. Słuchajcie, 9,99, 13,99, a dzisiaj 15,99 za te pomidorki, ale to są nasze ulubione i nie możemy ich sobie odmówić. Wzięłam jeszcze tu pastę do zębów dzieciom, no i ulubiony chlebek Leosia, a i jeszcze mleczko i śmietankę 30. I to wszystko. No dobra, słuchajcie, jestem z siatką z Pepco, proszę bardzo, siateczka z Pepco. Słuchajcie, więc załatwiliśmy sprawę, ale jako, że koło Biedronki jest Pepco, więc mówię, wskoczę na chwilę, bo też Nelcia ostatnio bardzo lubi chodzić w dwóch kucykach, więc a jak robię jej dwa kucyki, to ona bardzo lubi, słuchajcie, do tych dwóch kucyków takie puchate gumeczki. No więc weszłam do Pepco, bo wiem, że były tam ostatnio brązowe i kupiłam jej po prostu, zobaczcie, takie dwie piękne, karmelowe gumeczki. Fajnie, bo jak robię jej czy dwa koczki, czy dwa kucyki, no to te puchate gumki dodają jej takiego wigoru. 4 złote. Ja już wam mówiłam, że w Pepco bardzo lubię jej kupować właśnie gumeczki i spineczki. Także takie, takie o. I tak, Krzysiek wziął jakiś zapach do samochodu. No, żeś wziął ten zapach z czachą. Coś takiego. I jeszcze spineczki. Takie nowości. A zobaczcie, takie piękne i takie piękne, super, ja bardzo lubię, tak jak mówię, jakieś jej takie rzeczy do włosków kupować, wiecie, no to taka typowa dziewczynka, więc no bardzo, bardzo mnie to cieszy, a Nelcia też bardzo lubi różne fryzurki, już wam pokażę jeszcze raz, takie piękne i ta gumeczka 4 zł jedna, a spineczki, słuchajcie, 5 zł i 5 zł, 10 zł. No i dobrze, kochani, jak hit to hit, słuchajcie, ja raczej w Pepco ubrań nie kupuję, zdarza się, że kupuję piżamki właśnie, skarpetki, kapcie, chyba nie mam nic z Pepco, może mam jakąś bokserkę, taką bluzeczkę na ramionczkach i to chyba tylko tyle, nie chcę skłamać, ale nie wydaje mi się, żebym coś, kiedyś kupiłam chyba sweterek taki w zeberkę fajny, ale ogólnie jakoś z Pepco ubrań nie mam. Słuchajcie, weszłam dziś do Pepco, pani rozkładała ciuszki, jakąś taką nową kolekcję, i zobaczyłam coś takiego ala, bardzo dużo tego jest teraz w Zarze, to jest taka ala kurtka, narzutka. Jak zobaczyłam, mówię wow, i były tylko dwa rozmiary, XL i 2XL. Pani mówi, że wszystkie się wyprzedały, więc mówię, kurczę, ta XL-ka. No i mówię, dobra, idę zmierzyć. Mówię do Krzyśka, idę do przymierzalni. Zawołałam go później i Krzysiek mówi, wow, w ogóle nawet nie ma dyskusji, bierz. I słuchajcie, wiadomo, że teraz jestem na diecie, gdzieś te kilogramy cały czas będą spadać, no to ona też będzie wyglądała fajnie jako oversize, więc przymierzyłam, rodzinka mówi, bierz, więc mówię, dobra. I to jest moim zdaniem hit. 70 zł i zobaczcie, że to jest coś na wzór właśnie tego, co tutaj mam, czy ostatnio tych takich właśnie narzutek, które pokazywałam wam z Zary. Był rozmiar 2XL i była XL-ka. Ja bardzo chciałam L-kę, no ale niestety nie było. Zaraz wam przymierzę. Zobaczcie, złote guziczki, jest naprawdę super. I ona fajna, taka oversize'owa też będzie. No i tak jak mówię, dwa rozmiary tylko były, ale powiem wam, że sztos. Zaraz to przymierzę, zaraz wam pokażę. No, fajna. Także wskoczę, czekajcie, proszę, może od razu to zrobimy. Słuchajcie, jaka wichura. Co teraz się dzieje? A śmiać mi się chce, bo tydzień temu było chyba to samo, jak nagrywałam vloga. Też była chyba sobota? Była sobota albo niedziela, no ale tak, podobna pogoda była, więc no po prostu ja zaraz też zrobię sobie ciepłą herbatę, bo powiem wam, że tak się czuję jakoś nieciekawie. No i zobaczcie, jaka świetna jest, więc prezentuje się tak, 70 zł, więc uważam, że cena w ogóle świetna. Ała, kurczę, patrzcie, i tak, tutaj mamy
piękne takie złote guziczki. O, już Wam pokażę, zobaczcie. No, powiem Wam, że świetna. Wzięłabym Elkę, no bo tak jak mówię, ja jeszcze mam zamiar te kilogramy zrzucić, ale nie było. Już nie chcę mi się zapinać guziczków, ale zobaczcie, zapięta będzie wyglądała tak, ale no super. Wydaje mi się, że naprawdę jak za 70 zł, cena fajna, także jak Wam się podoba, to lećcie. Sprzedaję Wam tutaj takiego newsa, że w Pepco, zobaczcie, tutaj też takie poszarpane te kieszonki, że w Pepco są takie fajne kurteczki, narzutki, no jak zwał, tak zwał, o, zobaczcie. Super, bardzo mi się podoba, bardzo. Fajna, nie? Bardzo fajna. No, właśnie Krzysiek mnie namówił, mówi, bierz. To ja namówiłem. Tak, ale były jeszcze właśnie takie błękitne, fajne kurteczki, też na nie fajne. Miałam ochotę, ale stwierdziłam, że nie. Że jednak biorę to. Także proszę bardzo, taki hicik z Pepco. Polecam serdecznie. Trochę tu jestem prześwietlona, ale na pewno gdzieś tam we vlogach będziecie na mnie widzieć. Tak jak mówię, zobaczcie, tutaj takie poszarpane te guziczki, też takie nawet ładne, złote, ciekawie wyglądają. No mówię, taka dla mnie a la Zara, bo w Zarze naprawdę dużo tego typu właśnie narzutek, kurteczek, nie wiem, koszul jest. Także taki hit z Pepco. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dobrze, a teraz serek wiejski do Thermomixa, do zupy pomidorowej i lecimy dalej z tym dniem. No i oczywiście jakaś ciepła herbatka, a później już kawusia. Dobra, idziemy zanieść spineczki do Nelciowego pokoju. Słuchajcie, zaraz nasza pomoc domowa, zaraz nasza pomoc domowa tutaj będzie nam pomagać, tak, Nelcia, przy sprzątaniu. Bo tutaj jest, zaraz tata odpali chrupeczki, dobrze, zaraz się otworzę. Nelcia w ogóle, słuchajcie, przez te ostatnie dni nie ma apetytu, nic, a nic po prostu, tylko owoce, jogurt, więc ja nie wiem co to będzie. Chcesz pokazać króliczka od babci? To czekaj, poczekaj, położymy tu. Pokaż. Nelcia dostała od babci, zobaczcie, takiego pięknego króliczka. My na króliczka mówimy labet, bo Nelcia jak była malutka, to miała swojego królisia, takiego pierwszego od urodzenia i mówiła na niego labet, więc wszystkie u nas króliczki to są labety, tak Nelcia? No przepiękna jest. Cztery masz, no serię masz, a serię masz. Trzymaj panią labecikową. Dobra, a to zaraz sobie pozdejmujemy te spineczki, gumeczki. No wszystkie koleżanki. O, tutaj cała też ekipa siedzi u Nelci, zobaczcie. Ale tutaj fajna ekipa. O, i tutaj też jest króliczek twój, tak, Nel? Dobra, zdejmujemy to, lecimy dalej. Znaczy zdejmujemy. Po prostu trzeba to, wiecie, wszystko pozdejmować, a Krzysiek... Dobranoc. Dobranoc. Do zobaczenia, możesz powiedzieć, że nie dobranoc ty. Do zobaczenia. Tak, a my puszczamy teraz naszą pomoc domową, naszą, słuchajcie, nasz sprzątający mamy robot. Też różową. No, mamy też różową. Teraz będziesz miała też taki kolorek. I do różowy też. Także już odpalamy nasz sprzęt, bo trzeba przemopować, trzeba trochę odkurzyć i jazda. A dzisiaj nie mamy ani kucyczków, tak, ani nic, bo pod czapkę to słabo to się prezentuje. Także dzisiaj rozpuszczone włoski u Nelci. O matko, ale się wyrżnęłam, szłam do ciebie, prawie cię zabiłam. Słuchajcie. Dobra, trzeba dolać jeszcze wody. Mhm. I odpalamy nasz sprzęt. O, moje dzieci. I jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, słuchajcie, to tak, jest chyba najlepszy sprzęt. Bardzo zadowoleni, naprawdę. Sprawdzałem jeszcze brudną wodę, jest połowa. Więc naprawdę, Boże, co się dzieje w ogóle? No, patrzcie, więc co się naprawdę, dzieje. Naprawdę, no jest taki długo wystarczalny, tak? Nic przy nim nie trzeba robić. Tutaj dolejemy tylko czystą wodę. I co? Nie wiem, my dziś nie mamy flow, słuchajcie. Jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni, używamy. I polecamy. Używamy. Naprawdę uważam, że jest to świetna, świetna sprawa. Mopuje, pięknie odkurza. No świetny jest, no. Nie zostawia smug. Dokładnie. Także zaraz puszczamy. Jedziemy z tym koksem. No dobrze, dobrze, słuchajcie. Wow, padła truskawka. Tak tutaj prezentuje się moje jedzonko. Serek wiejski, erytrytol, cynamon, truskawki i jabłka. Lecę jeść, bo już powiem Wam, że jestem mega, mega głodna. Thank you.
Dobra, szybkie czyszczenie jeszcze. Ja, słuchajcie, u nas skoki w ogóle. Krzysiek ogląda. Ja założyłam sweterek, bo już mi się robi zimno po prostu. No i wiecie co, piszecie, że też kupujecie w Action te płyny, no to jest po prostu petarda. Także jeszcze szybkie tutaj czyszczenie. No i szukamy przepisu. Słuchajcie, i zaraz wam pokażę tutaj mój tydzień. Nie, nie dodałam do mojego tygodnia. Dobra, czekajcie. Szukamy zupkę. Zaraz wam pokażę, która to zupa dzisiaj dla domowników będzie. Piotr Żyła, Paula, szybko. Piotr Żyła, dobra. Dobra, to niech oni oglądają, ja znajdę, zaraz wam pokażę. No i moi drodzy, zupka numer 1, ta z kurczakiem, zobaczcie, prezentuje się tak. Pomidorowa z ryżem i z makaronem się gotuje. Lili szaleje. No i Krzysztof będzie testował. Krzysiek miał też tak myślał z bułeczką, bo jest tam napisane, żeby jeść z grzanką, pieczywem, jakimś chlebem ulubionym. Krzysiek zje z bułką i był jeszcze pomysł, żeby dodać tu kukurydzę, no nie? Ale to już za późno chyba, więc Krzysiek sobie skonsumuje. Wygląda bardzo fajnie, mam nadzieję, że też będzie fajnie smakować. Lubię bo pierwszy raz. Ale chyba zobaczymy bez. No, chyba ta moja taka bardziej śmietanowa, nie? Z kukurydzą jest lepsza. No dobra, także próbujemy. To smacznego. Dziękuję. Słuchajcie, odpaliliśmy film i tak, jedno, Krzysiek właśnie bierze tabletkę na gardło, ja mam inne, on ma inne. No i nie mogliśmy znaleźć kompromisu, było bardzo ciężko. 20 minut, słuchajcie, wybieraliśmy film. Zdecydowaliśmy się na Smoka Życzeń. Już dawno chcieliśmy to obejrzeć. Nelcia, tak wiecie, nie za bardzo, ale jutro obejrzymy kolejny. Zobaczy, że będzie fajny. Także może jutro obejrzymy kolejny film. A Smok Życzeń słyszałam, że jest świetny, więc zaczynamy, oglądamy. Zobaczymy, co to tutaj ciekawego będzie. No i kochani, kochani, ja już się będę z wami żegnała. Widzimy się w jutrzejszym vlogu. Gaszę światła, gaszę lampki. Dzieciaki już wykąpane, obejrzeliśmy film. Był rewelacyjny, wszyscy się wzruszyliśmy, popłakaliśmy się, ale to powiem wam jutro. A tymczasem żegnam się z wami, buziaczki. Do zobaczenia jutro 7:30. Gasimy światełko. Dobranoc, hej, pa!